w nowym vlogu, bardzo ekscytującym. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie, jest 26 lipca, godzina 9:44, a my pomału wyjeżdżamy. Nie wiem gdzie, nie pytajcie, bo nie wiem gdzie. Nie wiem dlaczego i po co, Marcinie, nie może wyjaśnić troszeczkę. Co, uchylisz wam tajemnicy chociaż? Nie. Nie powiesz nic? Nie. A, jesteś jeszcze przed kałem, jesteś jeszcze małomówny dzisiaj, tak? Znaczy się, ja dostałam wczoraj nakaz, żeby się spakować, więc się spakowałam. I oto dzisiaj, proszę, jesteśmy w samochodzie i wyruszyliśmy. Więc jedziemy pomalutku. Najpierw jedziemy na kawę i na śniadanie, bo wstaliśmy rano, ale zanim się ogarnęliśmy, niektórzy oczywiście mieli problemy z samochodem. Komuś tu się akumulator rozładował i musiał prosić o pomoc, więc piękny start! Ale o tyle dobrze, że był sąsiad obok i pomógł w potrzebie. Więc tak, jedziemy, a was zapraszamy na vloga. Zobaczmy, co takiego Maciej przygotował, bo zdradzę wam tyle, że będziemy świętować, chociaż wam już o tym mówiłam, będziemy świętować moje urodziny. Mam nadzieję, że w jakiś sposób będziemy świętować, ale podobno... Będziesz zmęczona. Właśnie o to chodzi, chciałam to powiedzieć, że będziemy dużo chodzić, mam wziąć wygodne buty, kurtkę, modlić się o pogodę i żadnych obcasów, więc no zobaczymy, co takiego ciekawego Marcin wymyślił. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszamy na pogodę. Tak jest. Nie ma tak jak kończyć 30 lat i mieć na sobie koszulkę z myszką mini. Haha, wieczne dziecko. Zobaczcie, dostałam karteczkę, a nie wiem, czy to u mnie wiecie. Teraz dziadek wychodzi. Teraz się czuję tak tam, zestresowałam się. Zaraz, za chwilę. Dostałam karteczkę i nie wiem, czy to u mnie wiecie, ale ja lubię kartki dostawać na urodziny. I to jest jedna z najfajniejszych rzeczy. I mam wszystkie, do wszystkich lat chyba, zebrane w jednym miejscu. Więc otwieram kartkę. Marcin powiedział, że mogę ją otworzyć dopiero w drodze, więc jakby nie patrzeć, jesteśmy w drodze. Dopiero co wyjechaliśmy, ale jesteśmy. Więc otwieram, zobaczmy, co to takiego. A, wiedziałem, że szału nie ma. To my stunning wife, I love you to the moon and back. Nie czytaj od końca, czytaj od początku. Jak nie czytaj? Znaczy się tam już. Okej, dobra. Weźmy je zawsze mam w oczach. Na moje 30 urodziny, 2 lata temu, zaplanowaliśmy sobie, że pojedziemy do Nowego Jorku. Jak widzicie, w Nowym Jorku nie jesteśmy. Wiadomo, COVID i te sprawy, ale Marcin wpadł na genialny pomysł i jedziemy do... Nie do Nowego Jorku. Do Jorku! W Anglii, gdzie to jest w ogóle? Na północ. Idziemy na północ? I powiedz o tym smaczku. Co? Powiedz o tym smaczku. Tam jest taka uliczka, aha, na której był kręcony Harry Potter. Serio? No. Ale fajnie. Dobra, ja się cieszę. Dobra. No, ale ja cieszę, nieźle. Nieźle, no to wpadłeś. Dobra. To my jedziemy. To jedziemy. Jedziemy zatankować. Idziemy do Yorku. Mały update. Słuchajcie, mamy korek. Korek i jedziemy tak już od ilu? 20 minut? Coś takiego, co? 20 minut, jest godzina 12:48, a pokazuje nam, że będziemy na miejscu o 13:20. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, bo mój pęcherz eksploduje. Takie TMI. Ale w międzyczasie słuchamy kolejnej części Chyłki. I czyta... Jak ten pan ma na imię? Grzegorz? Gosztyła? Nie pamiętam. Świetny lektor. Krzysztof? Jaką część teraz słuchamy? Ekstradycję. No, przestaliśmy słuchać przez to, że nigdzie nie wyjeżdżaliśmy przez ostatni rok i jesteśmy chyba 2 albo 3 książki do tyłu, a zawsze jak gdzieś jedziemy w takie dłuższe trasy, to sobie włączamy audiobook i jest świetny. Mi się bardzo podoba, a tobie? Uwielbiam tę część. O, panu się auto rozwaliło. Ile tych samochodów? No tak, na dzieciaki na wakacje, wiesz, wakacje się dopiero zaczęły w Anglii. Staycation trwa. Więc tak, jak dojedziemy, to damy wam znać.
Miejmy nadzieję, że szybciej niż nam się wydaje. Szybki room tour. Tutaj mamy drzwi. I od razu wchodzimy do pokoju. Widzicie? Wielkie to łoże, Marcinie. Wielkie. Tak to wygląda. Tutaj mam jakiś taki sekretarzyk, biurko. Przydałoby się tu lustro. Kominek. Kominek. Fejkowy. Nie, czemu fejkowy? Prawdziwy. Prawdziwy? No. Idziemy dalej. Hejo. To jestem ja. Ale tutaj jest normalnie co pokazywać. Ładna szafa, przepiękna szafa. Proszę. Tylko mam problem, mógł być chociaż jakiś reling, a nie tak kurczę. Człowiek wiesza. Przepiękny Marcin, po prostu widok zacny wybrałeś. Dobra, spójrz na to. Wiem, właśnie widziałam, to się z tego zaśmiało. Mówię, co? Dajcie znać, do czego to służy. Się zastanawiam. I łazienka. Łazienka wygląda w ten sposób. Całkiem ładna jest. No, widoczki piękne. I tutaj mamy prysznic. Tak to wygląda. Skromnie, ale grunt jest czysto. Jak na angielskie standardy, nie jest źle, nie można narzekać. Jest całkiem nieźle. Dobra, pokazuję wam przed tym jeszcze... Tak, biorę plecak. Przed tym, jak tutaj zrobiliśmy rozgardiasz, bo na pewno będzie bałagan i my uciekamy. Przebieramy się i lecimy na miasto coś zjeść, bo powiem wam, że jestem mega głodna. Było tylko śniadanie, a jest godzina 14:34. Marcin gotowy do wyjścia. Zobaczcie, mam najfajniejsze miejsce w pokoju. Tutaj, w tym lustrze. Jedyne małe lusterko takie. Nie wiem, gdzie się będę malować. Ale dobra, mniejsza z tym. Tylko mamy tego krepikolesia tutaj. Odświeżyliśmy się i spadamy, uciekamy, lecimy. Gotowy jesteś? Lecimy? Chcesz zjeść? Lecimy. Szamać? Szamać, no. Dobra. Jest dzisiaj na tyle ciepło, że mam na sobie sukienkę. Tam sukienki nie mam. Fajnie. O, jaki ty jesteś. Summer vibes tutaj mamy. Czujemy to. Dobra, to spadamy. Biorę plecak i zwijamy się. To powiedz, co tutaj masz? Co mam? Mamy to samo. No nie mam. No tak, mamy to samo, tylko ty masz mniej wysmażony stek. No dawaj, pokaż, co tam ciekawego. Z innym sosikiem. Jak widzicie, mam frytki ze słodkich ziemniaków, mam sałatkę, mam steka. Pokaż, jak to wygląda w środku. Ja mam bardziej wysmażone, bo ja jakoś nie mogę takich jeść. Także smacznego, panie Marcinie. Zobaczcie, jaka ładna restauracja. Pięknie. Taką palmę bym przygarnęła ogólnie. To tu zaparkowałam. Tak, zaraz mi powiesz, że to prawda, że na miotle latam. To ty się przyznałaś do tego. Aha. To jest idealny sklep. Ja jestem w szoku. Komu zabronić otworzyć sklep? Dokładnie. W świątecznym środku lata. Ktoś czuje się, jakby były święta. Co z tego, że 25 stopni na zewnątrz? Pięknie. Dobra, co bierzemy? Może jakąś bombkę? Czy mam kalendarz adwentowy dla ciebie? Co masz? Karmelki? Mogę? No. Ale tak. Tylko jeden. Dobra. No.
Krucha, pycha. O, jaki smak masz? Kruszkawka. Hmm? O, to jest jak krówka. No tak. Dlatego to mi tak smakuje. Mamy poniedziałek, a jest pewna impreza. Chodź tu do mnie. Tak ode mnie idziesz. Która jest godzina? 18? 18? 18.15. Na jedzenie, na pici. Buszujemy po mieście. Przepiękna pogoda. Oby nam sprzyjała. I chyba już to słyszycie, co tutaj się dzieje. Szok. To jest jak z Disney. Muzyka, nie? Lecimy, zobaczymy, co się dzieje. No dobrze, ty jest spokojniej, panie Marcinie. Jak tam? Jak tam wrażenie? Jak ci się podoba? Kaczka, zobaczcie. Nie wiem, czy to widzieliście. Nie lubią ludzi. Ludzi. Guzi. To zaraz ciebie, pan. Gonicie. No już. Się rozpędzam. Prędzej ciebie. Jak ci się podoba Jurk? Panie Marcinie? Spodziewałeś się? No przyjemnie. Fajnie tutaj jest. Jak tobie się podoba? Podoba mi się. Jedzenie moje dobre. No Jurk to nie jest. Ale jeśli pogoda będzie taka jak w Nowym Jorku teraz, to będę zachwycona. Jest naprawdę fajnie, zwiedzamy, chodzimy. My dużo chodzimy w ogóle podczas jakichkolwiek wycieczek. Jesteśmy przy rzece, która nazywa się... Nie wiem, jak to się nazywa. Osi? Chyba tak. Nie przygotowałeś się. Będzie research większy zrobić. A, zaraz będzie. Dziki ci powie. No, także chodzimy, teraz idziemy na mur, bo w ogóle powiem wam, że to jest średniowieczne miasto. Było założone jeszcze wcześniej. Było zdobyte przez wikingów, więc to jest miasto wikingów. Miasto Rzymian, bo tutaj też zmarł cesarz rzymski, troszeczkę się już dowiedziałam. Więc chodzimy, zwiedzamy. Dzisiaj będzie bardziej właśnie takie chodzenie, bo już jest w sumie nawet dość późno, bo jest 18.25. Ale słucham. Ale jutro podobno będziemy więcej takich ciekawych rzeczy robić. Takich bardziej... Co jutro będziemy robić? Nie wiem. Nie dowiecie się. Musicie oglądać vlogi, to nie... Marcin wam nic nie powie teraz. Nie. Dobra, więc... Jest ładnie, jest fajnie, jest przyjemnie. Ja w ogóle jestem w sukience. Mega fajnie. Idealna pogoda, idealna. Dla mnie mogło tak zostać. Cały rok. Zobaczcie, to jest jeden z najlepiej zachowanych murów obronnych z czasów średniowiecza w Jorku. Jest bardzo długi i niebezpieczny, bo tutaj jest skarpa, przepaść i można sobie zrobić krzywdę. Tak to wygląda. Idziemy. O, zobaczcie. Spoczko, co? Fajnie. Podoba mi się. Ciekawe. Coś innego. Something.
moi drodzy. Zobaczcie, za nami jest piękna budowla, katedra. Marcinie, powiedz, czego się dowiedziałeś. Aha. Bo to ty oprowadzasz nas po Jorku. Czego się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że podwaliny miasta zostały założone w 71 tylko roku. Tylko proszę też do nich, a nie tylko zostały do mnie. Podwaliny miasta w 71 roku naszej ery. 71. Tak, miasto założone przez Rzymian. W 71. I tutaj z tyłu... Kolumna rzymska jest. Proszę, to jest pozostałości. Nie ta kolumna. Po Rzymianach. Moment, gdzie ona jest? Ona jest, o, tutaj za mną, proszę bardzo. Jest. A katedra też jest przepiękna. Tutaj mamy... gdzie to jest? Posąg cesarza rzymskiego. No, nieźle. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że Rzymianie aż tutaj dotarli. Powiem wam, że ta katedra naprawdę robi wrażenie. Już wam ją pokazuję. Wygląda ona tak, tutaj jest... Zawsze mamy szczęście, że tak, coś jest w remoncie. Jest w remoncie. Wygląda pięknie, a tutaj proszę, ta kolumna. Szok. Została tak naprawdę odkryta w 1969. W 1969? Odkryli, odkopali tą kolumnę podczas odnowy katedry. Podczas remontu. A skąd wiedzą w takim razie, że tak długo ona już tutaj stoi? No, mają swoje sposoby. Okej, okay, dobra. Datowanie węglem i tak dalej. Okej. Okay. Wierzę nie, nie ci. Wiem, nie znam się. No pięknie, pięknie. Jest godzina 21.33 w ogóle, a jest tak spokojnie, super. Tak cicho. Jak... Bardzo fajnie. Idziemy chyba jeszcze? Gdzieś albo coś zjeść, albo coś wypić? No. To ile ono ma lat? Znaczy ta kolumna to nie wiadomo ile ma lat tak naprawdę. Ale to jest pozostałość po Rzymianach, więc tak naprawdę prawdopodobnie jakiś 71 rok. Miasto zostało, nie? City by the Roman. Założony. Szok! Odnaleziono 1969. Średnie tutaj światło mamy. Ale jak widzicie, my nie już mamy. Jesteśmy... Mamy lepsze światło, tylko już spieszone. No ale kazałeś mi zgasić. Więc gasiłam, bo jestem miła. Bo jest po północy, o zegarek muszę dołożyć jeszcze. I włączyliśmy sobie jeszcze film. Jedyny słuszny film na ten dzień to jest dziś 13, jutro 30. Będziemy to oglądać. Chyba kiedyś to widziałeś. Wydaje mi się, że raz to oglądaliśmy. Jak miałam 13 lat. No, no. Nie, ale jakieś to nie, 20 no to coś. Na pewno tego nie 20 coś. No, 23 lata. No, w 2004 wyszło, no to. W 2004, no to miałam 13 lat, jak to wyszło. Tak w ogóle. No. Za chwilę będziemy jeść kolację. Pierwszy. Czyli McDonalda, tak? Big Maczka. Jakieś tam nuggetsy mamy, przynieśliśmy sobie. Najpierw się ogarnęliśmy, stwierdziliśmy, że włączymy sobie film. I powiem wam, że to był naprawdę fajny, udany dzień, więc Marcinie, gratki dla ciebie. Jest mi miło. I najbardziej mi dzisiaj zrobił dzień sklep świąteczny, gdzie święta trwają cały rok. Kupiliśmy nawet bombkę na choinkę. Jutro wam pokażę. Jeśli będziecie oglądać vloga, to zobaczycie, bo jutro będzie kolejny vlog. Tak myślę, że każdego dnia będziemy nagrywać vloga. Tak, z tego weekendu urodzinowego, żeby była pamiątka i fajnie będzie do tych filmów wracać. Więc w ogóle mi się skojarzył ten sklep świąteczny. Co robisz? A, idziesz spróbować wyłączyć ten? O, dziękuję. O, jak miło. I nie szumi. Bardzo fajnie. W ogóle ten świąteczny sklep mi się skojarzył z filmem Last Christmas. Tutaj mam wkleję... Maciej nie wytrzymał. Wkleję plakat. Polecam wam. Gra tam... jak matka z smoków ma na imię? Daenerys. No tak, ale jak aktorka ma na imię? Nie mam pojęcia. Emily Clark? Emily Clark, Revenge. I mi się bardzo podobało. Last Christmas chyba byliśmy na tym w kinie? Czy oglądaliśmy... Last Christmas? No, oglądaliśmy to na pewno, pamiętasz?
A chciałam to spoilować, ale nie chcę spoilować. Co ona w tym świątecznym sklepie tam za elfa przebrana pracowała? Aha, no dobra. Pamiętasz, nie? Ja myślałam, że takie sklepy nie istnieją. A one naprawdę istnieją. Przez cały rok. Świąteczne piosenki. Nie wiem, czy bym wytrzymała pracować, tak wiesz? Chociaż z drugiej strony przez cały rok święta. Słucham? Pogłos. Troszkę może być. Dobrze, Marcinie. Czy to co najważniejsze. Taki donośny głos? Pewnie mam taki donośny głos. To co najważniejsze, dajesz. No, co dajesz? Jak nazywa się... A, wiedziałeś, o co chodzi. Jak nazywa się mak, który lubi łowić? Mak, który lubi łowić? Coś chyba skiepściłeś. Nie, mak, który lubi łowić. Big Mac. Macfish. No. Makłowicz. Podobno lubicie suchary, to proszę bardzo, są. A tutaj już na mnie czeka jedzenie. W łóżku? A kto mi zabroni? Tak mam 30 lat. To właśnie. Więc oglądamy, jemy, uciekamy. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Jeśli tak było, to standardowo zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło i przyjemnie. Możecie zasubskrybować ten kanał. Zapraszam was również na Instagram. A my uciekamy, jemy, oglądamy. I widzimy się jutro. No, także do zobaczenia. Na razie. Pa!